Na pewno będzie to święto tutaj koszykówki w naszym mieście. Odwiedza nas mistrz Polski, chociaż wiadomo, nie graliśmy z nimi jeszcze w tym sezonie, nie mieliśmy nawet okazji zobaczyć, jak grają. My jesteśmy w dobrej dyspozycji, mam nadzieję, że tutaj będzie niezłe widowisko, że ten mecz uda nam się wygrać i że przedłużymy naszą dobrą passę. A Seco, z racji występu w VTB w Eurolidze jednak coś wiadomo. Ten pierwszy mecz z Anvilem też odpowiedział na pytanie, czy mistrz będzie się liczył. No będzie się liczył na pewno, więc na co trzeba uważać w Paseco? Będzie się liczył, pewnie, że będzie się liczył. To jest zespół z nazwiskami, z doświadczeniem. Musimy próbować powstrzymywać ich indywidualne umiejętności. Mają naprawdę klasowych graczy. Wiadomo, to są chyba największe pieniądze w polskiej lidze zainwestowane w skład i to procentuje. Oni są groźni na każdej pozycji. My musimy naprawdę zagrać bardzo dobre zawody, żeby z nimi nawiązać walkę. Paweł, jak obstawiasz szansę w tym spotkaniu? Wiadomo, gdzie jest serce, a rozum podpowiada to samo czy coś innego? Powiem szczerze, że uważam, że tak 50 na 50, ponieważ i Asseco Procomb jest dość wyrównanym zespołem i też jest trochę niewiadomą taką dzisiaj, ponieważ grali dwa mecze w Polsce, może trzy i tak de facto nie wiadomo, czy z tym Wrocławkiem osłabionym, który jest w dołku, wygrali i teraz VTB również wygrali zdecydowanie ze słabszą drużyną, no ale dzisiaj jednak grają zdecydowanie lepszą drużyną, jaką jest Zastal. Ale Zastal jest wzmocniony Gianni Labalem, tak więc nie wiadomo, jak ten zespół zafunkcjonuje jako przywita to dobrze, ale jak będzie grał Gianni, jak się wkomponuje w ten zespół, tak więc uważam, że 50 na 50 i jedna drużyna i druga może wygrać dzisiaj mecz. A ja cię jeszcze trochę pomęczę i zapytam, gdybyś był sympatykiem Asseco Procomu i dobrze znał, tak jak znasz dobrze drużynę Zastalu, to co byś powiedział na takiej przedmeczowej odprawie? Co trzeba wykorzystać? Jakie błędy w zielonogórskiej drużyny, czy słabe strony? Znaczy, wydaje mi się, że trener mógł delikatnie wyciągać naszych wysokich zawodników na obwód, ponieważ zawodnik z Litwy, Maciunas, jest bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem i bardzo takim ruchliwym, a ma około 2,11, tak więc Laval bądź Archibek, jak będzie krył właśnie jego, no to będzie miał pewnie lekkie problemy na górze, gdzie on potrafi rzucić za trzy, bardzo dobrze penetruje, tak więc wydaje mi się, że tutaj chyba skoncentrują się trenerzy Asseco na tym, żeby wyciągnąć naszych wysokich na obwód, a reszta będzie tutaj grała pod koszem i wjazdami. Let's go! Go! Go!
Thank you.
wszystko nagrywane, proszę. Rodzina Fliderów prawie w komplecie i równie zadowolony i tata, i syn, bo dziś zwycięstwo nad mistrzem, zwycięstwo, które smakuje na pewno bardzo dobrze. No dokładnie, pokonaliśmy dzisiaj mistrza Polski, także na pewno jest to wielka sprawa. No cóż, teraz należy żyć od meczu do meczu, nie wybiegać za bardzo myślami w przód i starać się wygrać każdy kolejny mecz. Zwycięstwo z wicemistrzem, teraz z mistrzem, na co stać za stal? No dokładnie, myślę, że nie powinniśmy wybiegać daleko w przyszłość, starać się wygrać każde kolejne spotkanie i myślę, że na to musimy się koncentrować. Klucz do zwycięstwa w sobotni wieczór? A myślę, że tak jak zawsze obrona. Powiedz, co było dzisiaj kluczem do zwycięstwa nad Asseco? Na pewno nie przestraszyliście się tej marki, tego słynnego Asseco Procom, ale nie tylko to, również coś jeszcze. Nie wiem co, nie chcę mówić, że mieliśmy więcej, nie chcę mówić, że musieli zwycięstwo więcej nie goni, nie chcę to mówić. Po prostu graliśmy dobrze obronę, kontrolowaliśmy zbiórku obrony, ataku, dobrze rzucaliśmy za trzy, po prostu wszystko, tak wszyscy wyglądali jak bardzo taka napewna drużyna, tak, myślę, że to po prostu tak się zdarzyło. To na pewno rozbudzi wasze apetyty. Powiedz, bo Marcin Figler nie chciał tak do końca odpowiedzieć na pytanie, na co stać za stal w tym sezonie? Nie, ale to powiedziałem kilka czasów temu. Powiedziałem, że musimy się cieszyć, naprawdę. Wszystko teraz wygląda to ja bardzo fajnie, ale nie chcę do nikogo robić presji teraz, że jest to coś gotowy, da, wiesz, jeśli nie zrobimy medal, to będzie bardzo, bardzo dziwno. Nie, spokojnie, mamy play-offa, jesteśmy na dobrej drodze, mamy dwa zwycięstwa, to i druga runda, tak, da, wyluzować, cieszyć się, ale patrzeć na następne mecze.